Jestem po warsztatach improwizacji tanecznej z panią Anną Haracz. To jest specyficzne przeżycie i trudne. Trzeba się bardzo otworzyć i wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu. Czy warto się przygotować na takie warsztaty? Nie można się przygotować. To samo chciałem powiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak przygotowanie, to znaczy możesz się tylko nastawić, że jeśli idziesz na taki warsztat z improwizacji, czy w ogóle gdzie rzeczy dzieją się bardzo spontanicznie, to jedyna rzecz, którą warto zrobić, to pomyśleć sobie, że otwieram się na wszystko, co przyjdzie. I to jest tylko jedna myśl, która się pojawia i trzeba ją trzymać przez całe warsztaty, żeby nie spękać. Właśnie. Powiedziałaś o wychodzeniu ze strefy komfortu, jakby nie możemy się na to umówić, nie? To albo się zadzieje, albo się nie zadzieje, także nie możesz się na to przygotować, tak myślę. Możesz sobie postanowić, że jak się pojawi, to że pójdziesz tam, że sobie pozwolisz na to, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Czasami jest tak, że nie pozwalamy sobie z różnych powodów, nie? Albo to są lękowe rzeczy, albo nie wiemy, gdzie jest nasza granica, ale przeważnie jest tak, że na każdym warsztacie, jeśli jest się otwartym, to pojawia się taki moment, że może już nie, a może ja usiądę, bo nie zrobię więcej, nie? I to jest ten moment, kiedy właśnie trzeba sobie samemu powiedzieć, nie, idę dalej, tak? Idę dalej, zobaczę, co jest dalej, bo jestem ciekawa, nie? Jak włączymy ciekawość zamiast strachu, przeważnie jest to strach, nie? Jak jest coś nowego, to jest normalne, jakby naturalne. Jeśli się czegoś boimy, to znaczy, że żyjemy jeszcze, nie? Że jeśli zamienimy strach na ciekawość, na inspirację, to wtedy bardzo szybko idziemy tam, dokąd byśmy sami nie poszli sobie nigdy. Bez innych ludzi też, bez obecności innych ludzi, czy osoby, która w jakiś sposób prowadzi, czy tam inspiruje, jeśli chodzi o zajęcia. Mogę tylko dodać, że jakby możemy sobie wysłać intencje, tak? I zobaczyć, czy uda nam się z czymś popracować. Może w ten sposób, zamiast sobie ustalać, że dzisiaj przekroczę jakąś tam granicę. Nie? Jakby wysyłamy intencję, a co się zadzieje, to się zadzieje. Właśnie, propos tego strachu. Ja na początku warsztatów byłam zestresowana, potem było trochę lepiej, ale uważam, że to dalej nie jest 100% tego. Wiem, że jest pan uczestnikiem takich warsztatów, prawda? Pani... Wspólnie prowadzimy. Widzicie państwo. Świadomości. A więc jak dużo czasu trzeba, żeby tak się otworzyć? I to na pewno nie jest kwestia jednych warsztatów. To jakby wydaje mi się, jeśli o tym myślę, wydaje mi się, że to jest kwestia takiej pracy nad sobą zawsze. Jakiś tak. Czas. To jest całe życie właściwie, wiesz? To nie jest tak, że masz na przykład, możesz sobie ustalać jakieś małe kroczki, że nie wiem, że teraz pracujesz nad na przykład bardziej fizycznością, albo potem nad emocjonalnością, albo potem nad relacją z innym człowiekiem, nie? Bo też jak pracujemy z innymi osobami bardzo często. Więc, dla mnie to tak przebiega trochę spiralnie, że jakby pewne rzeczy gdzieś tam przepracuję, otworzę, ale potem znowu jak pójdę głębiej, albo idąc, wiesz, w dół, jak idę głębiej, to znowu napotykam na jakieś przeszkody i coś, aha, wow, to jeszcze to mogę zrobić, nie? Tam mnie jeszcze nie było. I fizycznie też, i emocjonalnie, i też jakby w konfrontacji z drugą osobą, jeśli z nią pracuję, albo z grupą na przykład. I to jest, ta podróż się nigdy nie kończy, wiesz, dlatego to jest takie fascynujące, dlatego dużo osób zostaje przy tym, jak zaczyna robić takie rzeczy, bo nie ma końca. Jeśli pojawia ci się nuda i koniec, to znaczy, że coś powielasz, że kopiujesz, albo kopiujesz kogoś, albo kopiujesz siebie, albo po prostu jesteś w pewnym schemacie i nie masz odwagi, albo nie masz ochoty, albo jesteś zbyt leniwa, żeby wyjść poza, tak? Bo czasami jest to lenistwo, które też nie mówię tego negatywnie, nie? Że po prostu nie chcę, jest mi tu dobrze, jest mi bezpiecznie, nie będę wychodzić z tego, nie? I to też jest jakby, jeśli to jest kwestia decyzji, to jest fajnie. Ale wiesz co, robię to 27 lat i nie miałam takiego momentu, że ja wow, już jestem otwarta. Zawsze trafię na jakieś warsztaty, bo też jeżdżę do innych nauczycieli się uczyć. Zawsze trafię na coś, co sobie myślę, aha, tam mnie nie było nigdy. Nie? I biorę od tej osoby. Wiesz, każda osoba też czegoś innego cię może nauczyć. Nie? Ja dzisiaj robiłam to, za tydzień by mogło być zupełnie coś innego.
gdyby Radek poprowadził podobny warsztat, bardziej pod kątem muzycznym, zobaczyłabyś, że w ogóle tam jest, bo jeszcze głos byłby, na przykład rytm, i tam by się jeszcze działo ile rzeczy, nie? Więc to się nie kończy nigdy. Ale to jest fajne. Znaczy to jest, wiesz, to jest bardzo inspirujące, bo jakby człowiek jest nieograniczony, tak? Mamy tak nieograniczone możliwości, że im dalej idziesz, tym sobie myślisz jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Mi się wtedy włącza zachłanność, szczerze mówiąc. I to taki strach, że wow, że to życie jest jednak ograniczone, tak? Czasowo. I sobie myślę, jejku, nie zdążę wszystkiego. No mi to totalnie to samo przyszło do głowy, jakby uczymy się całe życie. I jakby bardzo mi się podoba w ogóle nazwa warsztatu, z którym Ania wyszła z tą inicjatywą. Anatomia świadomości, czyli nie jakby świadomość anatomii, tylko anatomia świadomości. I z tą świadomością no, pracujemy całe życie, jakby cały czas czegoś się dowiadujemy o sobie. A jak już coś wiemy o sobie, to tylko wchodzimy na jakiś tam inny poziom, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej albo zejść jeszcze głębiej. Albo szerzej. I to cały czas po prostu jest takie odkrywanie, takie głębokie odkrywanie siebie, a tak naprawdę chyba jest to naszą taką pracą do wykonania w życiu w ogóle, żeby tą świadomość zwiększać. A zwiększając swoją, zwiększamy świadomość tych wszystkich, którzy są wokół nas. I tak się wszyscy po prostu jakby podnosimy, tak? Nie wiem, jak to określić. No jakby i o to chodzi, żeby... Że inspirujemy się, pomagamy sobie i zaczynamy rozumieć pewne rzeczy na głębszym poziomie. No i oczywiście, żeby to też nie brzmiało tylko tak, wiesz, faktycznie duchowo, nie? To są konkretne narzędzia, które są, nie? I jakby ucząc się przez wiele lat, dobierasz narzędzia, które pasują ci do tego, żeby pójść dalej, nie? Które używasz też względem innych ludzi i sprawdzasz, co działa, co nie działa. I też... to, że tak naprawdę na przykład improwizacja wbrew pozorom jest strasznie konkretną pracą, którą trzeba wykonać, nie? Że to jest umiejętność reagowania, to też przenosi się pięknie na życie, nie? Że aha, nie ma dzisiaj, spóźnił się tramwaj, spoko, pojadę kolejką, nie? Jakby, wiesz, nie ma dramatu, że nie ma tramwaju, tak? Tylko, że dobra, od razu jest zmiana decyzji, nie? Że jeśli nie ma czegoś, to zmieniasz to na coś innego. Nagle okazuje się, że to, co robisz na sali, bardzo pięknie przekładasz na życie, nie? Że jak jest kłopot, jak jest sytuacja, jak jest dyskomfort, to myślisz, dobra, no to ja zobaczę, co z tego wyjdzie, nie? I to jest taka wielopoziomowa praca, od artystycznej, albo od terapeutycznej, świadomościowej, takiej duchowej, po artystyczną, bo potem możesz z tego zrobić spektakl na przykład, nie? Albo możesz z tego zrobić utwór muzyczny, nie? Albo możesz z tego zrobić, może ci się pojawić kostium, nie? Albo postać. I już masz, wiesz, już masz, i teraz nie ograniczasz się do jednej roli, że jesteś, nie wiem, tylko terapeutą na przykład, tak? Albo, nie wiem, nauczycielem duchowym, albo artystką, albo nauczycielem sztuki, tylko możesz po prostu podróżować sobie po tych wszystkich sferach i brać, zależnie od tego, jakich ludzi spotykasz, albo ja, co ja potrzebuję w danym momencie, brać sobie ten narzędzie, no dobra, dzisiaj użyję tego, nie wiem, to tak jakbyś, nie wiem, ubierasz bluzkę, no dobra, dzisiaj ubiorę to jako spódnicę. Nie? I jakby nic się nie zmienia. Ty masz to samo narzędzie, a inaczej go używasz i zupełnie inna jakość pojawia się, nie? I to zawsze jest takie, ja zawsze jestem zaskoczona, wiesz? Zaskoczona w taki sposób, co myślę, wow, nigdy nie byłam znudzona, nie? Tym, co robię. Chyba, że sama się nudzę, jakby sama sobie na to pozwalam. Ale jeśli ja się sama inspiruję, to w ogóle nie mam mowy takiej, nie? Znowu to, co powiedziałaś, to jest coś, co chciałem dodać w zasadzie. Znaczy, jakby krótko, to właśnie chciałem powiedzieć, że jakby nie można pracy warsztatowej czy artystycznej odciąć w żaden sposób od życia w ogóle. Że jakby to wszystko jest połączone. To wszystko... Ja szybko zrozumiałem, jakby pracując z dźwiękiem, że nie mogę tylko pracować, powiedzmy, z jednym instrumentem i rozwijać się. Jakby ja muszę też czuć swój oddech, ja muszę czuć swoje ciało, ja muszę się poruszać, ja muszę ogarniać pewne rzeczy w życiu, ogarniać swoje emocje, jakby to wszystko jest połączone i to, co ja zrobię na scenie, to się odbija w życiu i na odwrót. I to jest cudowne, gdy jest tego świadomość i się chce z tym pracować. Tak, właśnie po warsztatach rozmawiałam z jedną z koleżanek i stwierdziłyśmy, że jakby bardzo ważne jest zachowanie takiej harmonii, w sensie patrząc na
szybki tryb życia, który jesteśmy zmuszeni prowadzić, bardzo dobrze jest tak się właśnie odciąć i raz na jakiś czas przynajmniej uczestniczyć w takich warsztatach, które mogłyby nas jakoś otworzyć, rozluźnić, bo można to właśnie, tak jak powiedzieli Państwo, wykorzystać również w życiu codziennym. Dlatego chciałabym spytać, gdzie można Was znaleźć? Mówiliście o właśnie warsztatach we Wrzeszczu. Chciałabym, żebyście powiedzieli naszym widzom tutaj. No to zapraszamy w każdy wtorek, środę i czwartek w Windzie we Wrzeszczu na Rakowieckiej... Racławickiej, przepraszam. Racławicka 17. Racławicka 17. No i tam przez 3 godziny po prostu dotykamy tych wszystkich sfer, o których wspomnieliśmy. Staramy się dotknąć jak najgłębiej, jak najmocniej możemy. I też można nas znaleźć oczywiście na Facebooku. Ja mam też stronę taką normalną www.kinowariatino.pl albo na Facebooku. Tam jest takie wydarzenie Anatomia Świadomości Open Practice. To jest między godziną 12 i 15. I właściwie my zawsze jesteśmy we wtorek, środa, czwartek. Oczywiście skład ludzki jest różny, bo to też ludzie pracują, studiują i kto przychodzi, ten kto może w danym momencie, bez względu na doświadczenia. Brak doświadczenia jest zaletą. No i co? A poza tym Ania zajmuje się jogą. Tak. Ja pracuję z masażem dźwiękowym, z masażem tajskim. Długo mi nie było w Polsce, ale teraz będę w Trójmieście trochę więcej. Mam nadzieję, że wrócę tutaj na długi czas. No i co? No i no, tutaj będzie nas wszędzie dużo. Dzisiaj też jedziemy na zajęcia jogi. W sobotę prowadzimy warsztat ciekawy w yoga parku. Będziemy pracować z ruchem skupionym na tkance łącznej. Będzie to takie, no jeszcze też inna praca niż to, co tutaj zrobiliśmy. I też to, co robimy na Anatomii Świadomości, też tego dotykamy. Także jakby jest tego, sporo się dzieje ostatnio w ogóle. Takie mam odczucie i to jest fajne. Świetnie, bardzo dziękuję za wywiad.